Cześć, za chwilę usłyszysz 50 odcinek podcastu na podsłuchu, ale wcześniej krótkie ogłoszenie parafialne. Jeśli nie śledziłeś naszego serwisu w tym tygodniu, to mogłeś przegapić, że realizujemy charytatywny live, z którego 100% dochodu przeznaczamy na pomoc humanitarną dla ofiar inwazji Rosji na Ukrainę. Temat tego webinaru, tego live'a, to jak przygotować się na kryzys, zarówno ten w prawdziwym życiu, jak i w internecie. Naszym ekspertem jest Michał Zalewski, czyli znany polski legendarny haker, wieloletni szef zespołu bezpieczeństwa w Google i autor bestsellerowych książek, w tym ostatniej o tytule Practical Doomsday, która no, opowiada właśnie o sensownym przygotowywaniu się na realne, a niewydumane zagrożenia. To jest wiedza, która naszym zdaniem, zwłaszcza teraz, dobrze byłoby, gdyby trafiła do każdego. Dlatego dołącz do naszego live'a z Michałem w tę niedzielę o godzinie 20. A jeśli słuchasz tego poniedzieli, to też dołącz do live'a, bo nagrywamy go i po rejestracji od razu będziesz miał dostęp do jego nagrania. Link do rejestracji na live'a to nbzp.3 ukośnik kryzys. Znajdziesz go też um, oczywiście w formie klikalnej w notatkach do tego odcinka. Nie narzucamy żadnej ceny za dostęp do tego live'a, bo nawet jedna złotówka to jest już jakiś opatrunek. Jeśli możesz, przekaż też informacje o tym live'ie swoim znajomym. Dzięki. Cześć, witamy Was w 50. Jeśli nas y, pamięć nie myli, odcinku naszego podcastu. Poprzedni odcinek był nagrywany jakby w poprzedniej epoce, kiedy wydawało się, że nikt na nikogo nie napada i że nikt nie puści nam atoma, i ta y, apka, którą mam nadzieję dzisiaj polecimy do symulowania ataków nuklearnych, nie będzie nam potrzebna. Ja już policzyłem, że moje szanse przeżycia są dość spore. Yy, tak świat się zmienił można powiedzieć i chcąc nie chcąc podcast nasz dzisiejszy będzie dotyczył tego o czym wszyscy mówią no bo głupio by teraz było nagrywać jak rozumiem odcinek o jednym z naszych takich bardziej niszowych tematów mamy wojnę Rosja Ukraina a w związku z tym wiele tematów cyber które komentujemy w mediach o których rozmawiamy między sobą i można tu na pewno wymienić trzy obszary zainteresowań że tak powiem dezinformacja o której niedawno publikowaliśmy film na YouTube, po drugie, akcje grupy Anonymous czy też innych aktywistów, po trzecie, na co uważać i jak przetrwać cyberwojna, może nie tylko cyber. No i od czego zaczynamy? Może zacznijmy od anonimowych, dlatego że to jest coś takiego, co stało się ostatnio bardzo popularne i każdy chce dołączyć do tych anonimowych w rozumieniu bez wiedzy technicznej, bez niczego, ale razem, wspólnie możemy na przykład didosować sobie Rosję, prawda. Tylko, jakie konsekwencje to może mieć dla nas tutaj lokalnie, i jakie konsekwencje to może mieć ewentualnie dla użytkownika, który chce coś takiego zrobić, faktycznie, no to to są takie dość wrażliwe tematy. Ja zauważyłem taką jedną rzecz, że ludzie wysyłają sobie różnego rodzaju linki, które ponoć mają na przykład didosować Rosję. No, z tego co analizowałem, te linki, które sam dostałem, to faktycznie tak jest. To znaczy, tak naprawdę tam są JavaScriptowe skrypty, które faktycznie wysyłają duże ilości zapytań do. Ofiar, w sensie domen.ru. Tylko to, co tutaj jest niebezpieczne, moim zdaniem, to jest to, że ktoś wysyła ci jakąś hakerską stronę, ludzie podają sobie ją dalej. Pytanie tylko brzmi, czy na pewno tam zastaniemy to, co powinniśmy tam zastać, czyli czy tam będzie na przykład automat Didosujący, czy nie będzie tam jakiegoś malwareu, czegoś złośliwego. No to są strony, które nagle się wysypały i faktycznie ludzie ufają, że wchodzą za coś takiego, robią coś dobrego. Jeżeli na taką stronę wejdziemy i wyskoczy nam komunikat nawet z jakiegoś antywirusa, to też możemy pomyśleć, na przykład, no pewnie tak ma być. W końcu to jest narzędzie hakerskie, dam, akceptuj, a, obejdę to coś. No, moim zdaniem to się może kiepsko skończyć. To jest jedna strona medalu, bo druga strona medalu jest taka, że należałoby się zastanowić, czy rzeczywiście te ataki odnoszą jakikolwiek skutek przez te strony, bo patrząc przynajmniej na jedną z tych stron, którą analizowałeś, to tam. Strona zmuszała przeglądarki użytkowników do tego, aby wysyłać requesty, które, no mówmy się, nie są wydumanym e, atakiem DDS, tylko jest to żądanie HTTP i to jeszcze dokładnie, e, jakby sprecyzowane, to samo, a więc bardzo łatwe do odfiltrowania. Więc e, nie jest to duży problem dla osoby e, po drugiej stronie administratora, żeby takich ruchu odsiać. Ale jest jeszcze jedna kwestia, m, o której jakoś dużo się nie mówi. A mianowicie to, że ten ruch, który jest generowany, on musi dojść do serwera, aby pożreć jego zasoby i go spowolnić i go obciążyć. A patrząc na to, jak Rosja reaguje na te ataki, co robi? A robi to, że na poziomie BGP i różnych innych technologii odcina się po prostu od zagranicznego internetu. To ten ruch Polacy, i być może inne narody, wchodząc na takie strony, generują, ale ten ruch w ogóle nie dociera do serwerów rosyjskich, ponieważ jest filtrowany w upstream operatora. A zatem, tak naprawdę, wszystko to, to jest taka trochę para. W Gwizdek, można powiedzieć, i zachęcałbym do tego, żeby weryfikować, czy strony, które są na liście celi, w ogóle są dostępne z adresu IP użytkownika, który chciałby się do takiego ataku dołączyć. Chociaż myślę, że mamy konsensus, że nie za bardzo rekomendujemy dołączanie się do czegoś takiego, raz ze względu na to, co wspomniał Kuba, czyli potencjalną możliwość uzłośliwienia się tych serwisów, które na razie nic złośliwego nie robią i obrócenia przeciwko użytkownikom. A dwa, że taki ruch generowany dość masowo z komputera, który wcześniej takiego ruchu nie generował, też przez operatorów może zostać zauważony lokalnych. Ja nie miałem, nie widziałem takich doniesień, ale jest możliwe, że za chwilę operatorzy będą użytkowników oznaczać jako potencjalnie zainfekowanych, jako potencjalnie atakujących i może się to skończyć czy przykręceniem pasma naszego domowego internetu, czy wręcz może jakimś bardziej brutalnym upomnieniem. Ale to też jeszcze nie wszystko, bo moim zdaniem najstraszniejszy skutek tych ataków, taki, który dla Rosji jest ambiwalentny, no bo oni tego ruchu nie widzą poprzez filtry, ale dla polskich sieci jest odczuwalny, to jest to, że generowanie tego ruchu, żeby ten ruch w ogóle dotarł do Rosji, on musi przejść przez szereg różnych, różnych łącz, punktów wymiany ruchu, a zatem on jednak tą infrastrukturę naszą polską i potencjalnie też międzynarodową, zanim dotrze do Rosji, obciąża. A skoro obciąża i nie ma wpływu na Rosję, a obciąża naszą, to ma wpływ na naszą infrastrukturę, co może oznaczać, że wolniej będą działały inne serwisy, inna infrastruktura, do której droga prowadzi przez te same teraz obciążane przez tych użytkowników łącza czy punkty wymiany ruchu. Także trzeba mieć chyba świadomość, jak działa internet, żeby móc zrozumieć, na czym te ataki polegają. Natomiast Tutaj wygląda na to, że głównym odbiorcą tych serwisów są grupy społeczne, które tego zrozumienia nie mają, i też nie chciałbym zabrzmieć tak smutnie, pesymistycznie dla tych grup, no bo. Trochę jakaś część mnie docenia to, że oni chcą się dołączyć do jakiegoś pospolitego ruszenia, tylko niestety brak tego zrozumienia czy tej wiedzy technicznej no, powoduje, że tak naprawdę konsekwencje mogą być trochę inne od tych, których oni się spodziewają. Tak sobie przypomniałem jeszcze jedną rzecz, jak się mówi właśnie o różnego rodzaju sukcesach i podawanych dalej informacjach, czasami też ludzie nie rozumieją do końca, co podają. Przykład jest z tak zwanym rozbitym statkiem Putina. Nie wiem, czy kojarzycie sytuację. No to niektóre z portali podały tę informację, że faktycznie hakerzy rozbili ten statek o wyspę i tam 100 milionów poszło tam na dno. No, no nie rozbili, on nie ruszył się z miejsca, dalej sobie stoi w Hamburgu i nic się nie stało z nim, ale ta informacja jest podawana dalej i na zasadzie no, hakerzy zrobili dobrą robotę, nareszcie Putin stracił tam wiele milionów. Nie? Tak, bo, bo screenshoty są i niektórzy w screenshoty wiedzą, nie rozumiejąc jak działają systemy typu ICE, i, I to, że można je e, spufować. Mamy zresztą dwa artykuły na ten temat, więc podlinkujemy je w notatkach, bo to też nie jest jakby nowe podejście. Natomiast w cyberprzestrzeni w ogóle armia ukraińska, czy też może inaczej oficjalne siły ukraińskie zachęcają paradoksalnie na telegramie do tego, żeby się dopisać do kanału i tam wyznaczają cele. Nie wiem, czy na tym kanale, ale tam jest napisane atakujemy to, 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 to to i to. I tam te cele są dobierane w taki sposób, że oczywiście najczęściej rekomenduje się, czy, czy jakby sugeruje się te ataki DDS, chociaż nie tylko, ale tam są bardziej inteligentne te cele. Na przykład to jest API jakiegoś banku. Czyli nie chodzi o to, żeby wyłączyć serwis internetowy, stronę internetową, bo umówmy się, fajnie jest DDoSować, znaczy fajnie, nie co wam to, e, widowiskowo jest DDoSować jakąś stronę i powiedzieć wyłączyliśmy bank, tak? Ale tak naprawdę w wyłączeniu podlega serwis internetowy banku, co nie oznacza, że serwis transakcyjny banku nie działa albo że bankomaty nie działają i nie mogą pieniędzy wydawać użytkownikom. Natomiast jak się wie, gdzie uderzyć, np. w odpowiedni API, który integruje bank z jakimiś pośrednikami płatności, to wtedy można sprawić, że rzeczywiście raz, że bank traci, dwa, że pośrednicy w płatnościach tracą, trzy, że sklepy tracą na koszykach, cztery, że użytkownicy są zdenerwowani, więc e, trzeba wiedzieć, gdzie to uderzenie zrobić, gdzie ten DDoS wykonać, żeby sparaliżować taki konkretny punkt wymiany informacji pomiędzy dwoma e, jakimiś bytami. Więc są takie inicjatywy, należy się im przyglądać, bo chyba pierwszy raz mamy do czynienia z czymś takim tak, a, tak publicznie dostępnym, kiedy jedna strona konfliktu wprost mówi słuchajcie, teraz będziemy atakowali to, no i Trudno nie przypuszczać, że Rosjanie też są na tym kanale i widzą, co będzie atakowane, więc mogą się też w jakiś sposób na to przygotowywać. A z drugiej strony mamy właśnie to ruszenie anonimowych, i ja, jak ostatnio patrzyłem, to jest tak naprawdę chyba 27 już grup, które zostały zidentyfikowane jako grupy, które walczą po jednej albo drugiej stronie konfliktu. No, tych rosyjskich jest mniej zidentyfikowanych, em, ale tych proukraińskich pro jest więcej. I oni sobie tam coś oczywiście atakują, wrzucają fajne screenshoty z jakiegoś e, HMI, który pokazuje sterowanie zbiornikami gazu i mówią, że to wyłączyli, ale tak naprawdę nigdzie w internecie nie słychać jakichś wybuchach, awariach, no bo też nie wszyscy rozumieją, że te interfejsy wystawione do zarządzania automatyką przemysłową do internetu, to no, z jednej strony są interfejsami, które mogą coś, jakieś nastawę pozmieniać, ale dwa, tam zawsze jest jeszcze człowiek, czy dodatkowe mechanizmy bezpieczeństwa, więc nawet jak się to wyłączy albo zaszkodzi, to wcale nie oznacza, że do jakiegoś kataklizmu, który nam raportuje ten system, faktycznie dojdzie. Mieliśmy taki przypadek chyba z przepomnień powiem wody, czy z oczyszczalnią wody w Stanach Zjednoczonych niedawno. I to jest jedna strona medalu, a druga strona medalu jest przecież taka, że bardzo często tego typu hosty mogą być hanipotami. Celowo wystawionymi po to, żeby sobie różne grupy na nie powjeżdżały, powgrywały swoje zabawki, pokazały jak one funkcjonują, działają i po to, żeby... Wróg nauczył się tego, jak one działają, także dopóki nie ma konkretnej weryfikacji pewnych danych, a są tylko screenshoty, to należałoby podejść do tych informacji z pewną um, rezerwą, a, a widać, że niestety tutaj tych weryfikacji bardzo często nie ma albo pojawiają się później. Ja broń Boże, nie zarzucam, że te ataki są nieprawdziwe, natomiast chciałem zwrócić uwagę na to, że należałoby patrzeć na te ataki z pewnym opóźnieniem albo domagać się jakichś dowodów, bo po części tych ataków jak najbardziej jest potwierdzona i widać, że jeśli mówią, że to zostało sparaliżowane, tam została podmieniona strona, to możemy sobie wejść i to sprawdzić. Ale jak ktoś mówi, że wykradł. X tysięcy rekordów, jeszcze ich nie opublikował, a w świecie już poszła informacja, że na pewno wykradł, i to są te rekordy, i one mają to i tamto, so, to jednak nie jest zbyt, um, zbyt no, no wiarygodne, a też z punktu widzenia osoby z zewnątrz ciężko jest to potwierdzić, dopóki te dane gdzieś faktycznie się e, nie pojawią. I jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę. To, że ludzie się dołączają, dosują i nawet znajdują jakieś błędy i włamują, powiedzmy, ten, ten, ta kwestia związana z infrastrukturą krytyczną i z jakimiś zbiornikami gazu, to może spowodować, jeśli to jest prawdziwy atak, że właściciele, administratorzy tych systemów no, dojdą do wniosku: no, Kurde, dobra, ktoś nas hakował, no to o ramy wszystko. I stawiałem system na nowo oni pozbędą się nie tylko od tych atakujących, którzy nagłośnili ten atak, ale też mogą się pozbyć innych e, przyjaciół, o których istnieniu nie wiedzieli. Na przykład jakiegoś spywaru, który wcześniej służby ukraińskie albo sojusznicze kraje typu Stany Zjednoczone wprowadziły do tej infrastruktury, i które to, który to spyware, złośliwe oprogramowanie, backdoor, był wykorzystywany do tego, żeby wyciągać dane, pozyskiwać informacje po cichu. Także ten brak koordynacji jest problemem, ale z drugiej strony, jak masy ludzi chętnych do ataku m, m, zaangażować w te ataki, m, nie wprowadzając ich bezpośrednio wszystkie sekrety, jeszcze zrobić to zdalnie przez internet, m, no to. to, to. To, to wydaje się być niesamowicie skomplikowanym problemem. Także no jest, to, jest to po, po, po pierwsze bardzo wy, wielowymiarowy problem, I, i na to zwracam uwagę, że to nie jest, nie jest kwestia tego, że grupa czy różne grupy, kilkadziesiąt grup sobie coś tam hakuje. No właśnie, anonimowi to też nie jest grupa per se, w sensie, w sensie oni tak samo oso, sami o sobie mówią. Także to jest idea. I zresztą widać, że ich konta retweetują tak naprawdę działania czy incydenty wygenerowane przez inne, mniejsze. Grupy. Nie zawsze to pochodzi od bezpośrednio anonimowych, zresztą kont anonimowych, teraz chyba też jest tam już kilka. No właśnie. Przyznam, że poszukiwałem informacji o ataku, o którym rozmawialiśmy sobie we trzech wczoraj, to znaczy atak na telewizję rosyjską rzekomo. I w gruncie rzeczy jedyna informacja, która wyglądała na w miarę potwierdzoną, to była rozmowa, yy, która się toczyła w którejś stacji TVN-u, albo to był TVN, chyba TVN-24, gdzie yy, pisarka rosyjska wspomniała, że jej znajomi prawdopodobnie widzieli komunikaty, które miały być. Yy, jej znajomi? Tak. Prawdopodobnie. Tak, i, i to już to jest pierwsza rzecz. Druga, że bardzo dobry przykład ataku, który był głośny, właśnie ładnie się poniósł. Do mnie w dzień później dzwoniło wielu dziennikarzy, pytając, czy mógłby pan skomentować atak na telewizję. Z tego, co, co, co wiem, to Kuba miał podobnie. A w gruncie rzeczy to. Wiemy z internetu, z pewnych kont, że był i nic poza tym. Próbowałem weryfikować właśnie źródło tej informacji, skąd to w ogóle się, pojawiło się, jak to wyglądało, rozpowszechniało się, no i znalazłem jakieś mniej więcej 3-4 filmiki, które pokazują, że faktycznie w telewizji takie lecą jakieś albo hymny Ukrainy, albo jakieś informacje na temat Ukrainy, i tutaj bardzo są sprzeczne też podania, co tam dokładnie było emitowane. Czy faktycznie była tylko muzyczka, czy była informacja odnośnie tego, co się dzieje na Ukrainie? Zdania są podzielone, a tak naprawdę, gdyby coś takiego realnie na terenie całej Rosji miało miejsce, no to moim zdaniem trochę więcej byłoby tych źródeł informacji. Nie właśnie 3-4 filmiki, bo tych źródeł informacji jest dużo, ale to są same retweety na przykład. Czyli ta sama informacja podana jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. No i ludzie się cieszą, na zasadzie fajnie skakowali całą tam Rosję. No pytanie, właśnie, czy do tego realnie doszło trudno to zweryfikować. Tu i tu jest shameless plug tego co Marcin nagrał czyli ośmiu rad związanych z weryfikacją informacji w internecie, gdzie w ramach tych rad jedną z podstawowych najważniejszych jest docieraj do źródła. Ja też patrzyłem na te różne informacje mnie się udało tylko dwa różne filmy namierzyć, więc spróbujemy te filmy podlinkować. Czekam na dodatkowe dwa od ciebie, Kuba, jak udało ci się gdzieś cztery namierzyć. Wrzućmy je wszystkie, może ktoś mądrzejszy od nas zauważy tam coś wspólnego, podobnego. Też już niektórzy sugerowali z drugiej strony, tak, że na tych dwóch to jest ten sam telewizor. Nie, to nie jest ten sam telewizor, tak? więc to widać, że ludzie są tak wyczuleni na wszystko i z jednej i z drugiej strony mają jakąś swoją agendę. No i no dobrze, powiedzmy, że nasz sentyment myślę, mówię tutaj za wszystkich, jest raczej proukraiński niż prorosyjski, więc to mi to fajnie, jakby tam dojechali tą telewizję, nie? Ale z drugiej strony rzetelność nakazuje ten przypadek rozłożyć, no, bardzo profesjonalnie. Takie moje wewnętrzne uczucie, bazując na tak niewielkiej ilości informacji, jakie mamy związanej z tym incydentem, to jest to, że prawdopodobnie nie została źródłowa stacja telewizyjna zaatakowana, bo wtedy tak jak Kuba wspomniał, mielibyśmy pewnie setki różnych nagrań na TikTokach i w innych miejscach, no bo każdy by to widział w swoim domu, tylko zaatakowany został jakiś mały dostawca, nie wiem, telewizji kablowej, który po prostu sygnał danej telewizji rozprowadzał swoim klientom i ten atak nastąpił poziom niżej, tak? Na poziomie infrastruktury tego dostawcy kablowego. Być może w jednym tylko okręgu, mieście albo na jednym osiedlu w jakimś miejscu, dlatego mamy tylko dwa Filmiki, które wpuszczone do internetu, gdzieś tam się pojawiały. Już niektórzy też stują teorie spiskowe, że w ogóle te filmiki są też sfejkowane, tak? w sensie, że to było nagranie, które ktoś podłożył. No Brakuje tutaj niezależnych źródeł od osób, które cieszą się pewną rzetelnością czy wiarygodnością, żeby to potwierdzić. Ale może zobaczymy. Może zobaczymy kiedyś w przyszłości kulisy tego ataku. Taka jeszcze jedna rzecz, bo tutaj Marcin użył takiego zwrotu jak znajomy pani podobno słyszał na tej zasadzie czyli takie bardzo nieprecyzyjne odwołanie się do źródeł i teraz dlaczego o tym wspominam dlatego że jak to wygląda w praktyce wśród moich znajomych na przykład mój znajomy przykładowo znajduje w komentarzach gdzieś na Facebooku jakąś niepo, niepotwierdzoną informację i teraz ta niepotwierdzona informacja ona nie jest podawana dalej w rozumieniu widziałem gdzieś pod jakimś postem gościa który się nie podpisał i podał informację X tylko jest podawana Mój kumpel widział, że coś tam się działo. Rozumiecie o co chodzi. W tym momencie to zyskuje na wartości, bo to już nie jest absolutnie randomowa osoba, tylko no, to jest kumpel mojego kumpla, prawda? Więc w takim razie zaufana osoba. I być może, tak w głowie może mi się zaświecić na przykład, że ja bym mógł tego kolega zapytać, kto to jest i być może on by mi wskazał. Na pewno ten kolega nie kłamie. Raz miałem taką sytuację, właśnie postarałem się zweryfikować news'a, którego dał mój znajomy. Napisał informację na zasadzie Byłem na przejściu granicznym i tam i tam jakaś taki fake news, wiadomo o co chodzi. No i tak się go zapytałem, czy ty byłeś na przejściu granicznym. I informacja, jaką dostałem było, nie znalazłem tego, ten post znalazłem w internecie i przekleiłem go, bo ludzie muszą go zobaczyć. Jest taka dziwna moda na podawanie dalej. Inny problem, jaki ja dostrzegam, to że tak, wiele się mówi o dezinformacji i jej szkodliwości. Natomiast zadziwiająco wielu ludzi powie ci w momencie, kiedy kolportuje jakąś taką informację nieprawdziwą, że ja to, ja to słyszałem nie raz w każdym razie, takie tłumaczenie. No to może jest fake, ale sprawa jest słuszna. I moim zdaniem, w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy teraz przy okazji Rosji, między innymi powinniśmy zacząć mówić, że każda dezinformacja jest jednakowo szkodliwa, bo w ogóle problemem reżimów, takich jak choćby ten, który teraz robi problemy, jest to, że ludzie tam słuchają masy nieprawdziwych informacji i oni mają po prostu słaby kontakt z rzeczywistością. Czasem może nam brakować podstawowych informacji. Polecana kiedyś przez Piotrka Książka na jego profilu Facebookowym Factfulness Roslinga mówi o tym, że Często nam brakuje, nam ludziom mieszkającym w świecie, którym, w którym się nie okłamujemy tak bardzo, nam brakuje podstawowych informacji o świecie i wyrabiamy sobie różne poglądy na podstawie czasem poglądów utrwalonych z lat gdzieś tam 60. Natomiast, natomiast teraz pomyślmy, co się dzieje w reżimach, w których utrwala się od wielu lat dezinformacje. Ludzie nie posiadają po prostu możliwości jasnej oceny tego, co się dzieje na świecie. I, I dlatego każda dezinformacja jest zła, niezależnie od, y, niezależnie od y, intencji, które za nią stoją, bo do tego tutaj zmierzaliśmy. I y, to taki apel, który miałbym przy tej okazji do, do ludzi, którzy posługują się internetem: nie tolerujcie jakiejś dezinformacji, dlatego że pasuje do Waszych poglądów, bo ona jest tak samo szkodliwa jak wszelkie inne rodzaje dezinformacji. Mhm. Ale wiesz, jak będzie jak ktoś wytknie na przykład y, y, tą kwestię, że słuchaj, ale są tylko dwa nagrania związane z tym hakiem telewizyjnym i no, powinno być ich chyba więcej, to za chwilę będzie stól ryja te rusko nuco. Doszliśmy już do, jakby do takiego, takiego elementu, więc czekamy w, w komentarzach, co się pojawi pod tym odcinkiem, gdzie. Zwracamy uwagę na pewno niedoskonałości e, opcji, z którą raczej pewnie sympatyzujemy. Mnie to przypomniało jeszcze sprawę sprzed dwóch albo trzech lat, kiedy były te sms -y wysyłane, takie e, rzekome sms -y, alerty LCB, e, do mieszkańców gminy Dukla chyba się ona nazywała gdzie była informacja, że tam pobór wojskowy stawić się tu i tu. No i nam to podesłało też kilka osób. Ja z kilkoma rozmawiałem i mówię: Słuchaj, ale to jest coś, co ty dostałeś? Nie, szwagier dostał. Dobra, daj mi numer telefonu do szwagra. Wiesz co, rozmawiałem ze szwagrem, on tego nie dostał, on to widział gdzieś na grupie facebookowej. Nie udało nam się znaleźć ani jednej osoby, która miała ten alert w telefonie. Było nagranie w telewizji, gdzie przedstawiono, już nie pamiętam, która to była telewizja, gdzie przedstawiono to, bo śledziłem te newsy, gdzie przedstawiono to tak, że właśnie tutaj ktoś pokazuje ten alert tam reporterowi. Ale to był screenshot tego alertu, więc to też taka lekka jakby manipulacja, nie? W sensie... Ja robiłem kiedyś podobne doświadczenie ze szczepieniami. To znaczy się, zaczęło się od tego, że pod wpisem facebookowym mojego znajomego, i to znajomego, pewnego nie, nie wymieniam go tutaj tylko z nazwiska, bo to trochę nie chcę nikomu wstydu robić. Mniejsza z tym, ale znam człowieka, byłbym w stanie wskazać, gdyby ktoś bardzo chciał. Pod jego jednym postem na temat szczepień wypowiedziała się pani z pewnej wsi. Która mówiła, że zmarł niedawno po szczepieniu jej, jej znajomy, który był wspaniale zapowiadającym się muzykiem. No więc napisałem do pani Sołtys z pytaniem, kto to jest. Poinformowałem, że w ogóle dane osób zmarłych nie podlegają ochronie, a ja chciałbym jako dziennikarz bardzo napisać o tym, że, że zmarł. Normalnie dostał szczepionkę i zmarł. Pani Sołtys mi nie odpisała. Znalazłem sobie do niej telefon i zadzwoniłem do bezpośrednio. No to pani mi też odburknęła coś nieciekawego. Nie chciała ze mną rozmawiać, żaden z jej znajomych nie był w stanie wskazać znajomego, i, i później zająłem się taką, takim hobbystycznym szukaniem, właśnie ludzi, którzy piszą o ich znajomych, którzy zmarli. Więc skontaktowałem się przez Facebooka z kobietą, która twierdziła, że dwójka dzieci jej znajomej zmarła po szczepieniu dzieci 6-8 lat zmarły, no też się nie udało. Z tym, że ilość hejtu, jaka się przy mnie na okazji wylała, sprawiła, że nie ciągnąłem tematu i w ogóle no, szczepienia nie są może tematem typowym dla niebezpiecznika, ale bardzo ciekawy materiał można by było napisać o tym, jak się próbuje właśnie wyciągnąć od ludzi informacje. Ty, ale naprawdę powiedz kto. Nigdy nie wiadomo kto. A propos wyciągania od ludzi informacji, jest taka jedna ciekawa strona. Ogrom pracy i duży szacunek, która pokazuje, jakie straty poniosły no, w tym przypadku siły rosyjskie. Jest rozpisany każdy czołg, każdy samochód opancerzony, czy jak to się tam profesjonalnie nazywa, jakieś baterie rakiet i tak dalej. Dużo tutaj informacji jest, i to, co mi się podoba, przy absolutnie każdym wpisie. Które robi te statystyki, jest zdjęcie, jest źródło, jest potwierdzenie, jest geolokalizacja miejsca, gdzie to było, jest przypisanie do jednostki, więc ktoś, kto to robi, szacun, to pewnie więcej osób robi. Siły ukraińskie też tutaj widzę, że już się zaczynają pojawiać. Zresztą cały ten konflikt jest na bieżąco relacjonowany. Mamy live map, gdzie publikowanych jest masa informacji. Mamy ludzi, którzy są w Ukrainie, dziennikarze zachodnich mediów, którzy też, mam nadzieję, że wszystko weryfikują i publikują, chociaż pojawiło się też takie jedno zdjęcie o kolejkach w rosyjskim metrze, które chyba było ilustracją do innego problemu i zostało mylnie zinterpretowane. Ja generalnie nie przypominam sobie czasów, w którym przed napisaniem czegoś w internecie odnośnie tego konfliktu, Tyle razy mi ręka drżała i tyle razy robiłem taki fact-checking wielopoziomowy. A i tak okazuje się, że później te informacje, nawet powtarzane po wiarygodnych źródłach, które się nie myliły, brzmią gdzieś tam. W... Po części troszeczkę inacy, inaczej należałoby to lekko doprecyzować, skorygować, ale myślę, że to, to jest element tego, że te informacje są podawane w czasie rzeczywistym, na świeżo, więc nie unikniemy pewnych przekłamań czy błędów rozumowania, tylko ważne jest właśnie to, żeby te komunikaty później prostować, bo przykład incydentu, który miał miejsce wczoraj incydentu potwierdzonego przez pogotowie ratunkowe, a mianowicie sytuacja odgryzienia palca. E, to w, w Polsce było jednemu z ratowników, nie wiem, czy słyszeliście o tym, czy nie. E, jest artykuł, jest fotografia, jest potwierdzenie e, pogotowia i e, na bazie tego, e, no, ponieważ to osoba, która przekroczyła granicę, miała e, z jakiegoś powodu ten palec ratownikowi odgryźć, Po przedstawieniu spowodowała, jak się można domyślać, głos oburzenia niektórych środowisk, wywołała naprawdę spore napięcia w okolicach przemyśle i pogotowie ratunkowe ściągnęło tego posta, w którym jakby dawało informację, że no, potwierdza ten incydent, tak? No i to. Moim zdaniem chyba był spory błąd, bo to spowodowało, że te osoby, które patrzyły na ten opis, mówiły: "No przecież to jest fake. Nie ma żadnego potwierdzenia. Ktoś przywołuje potwierdzenie, tego nie ma na profilu". Dopiero później pogotowie dodało znowu informację o tym, że my ściągnęliśmy tego posta, bo on został zrozumiany trochę opacznie i wygenerował takie zachowania, z którymi się nie zgadzamy. I tutaj widać, jak głosowanie pewnych informacji też może być szkodliwe. Natomiast majstersztykiem, moim zdaniem, pewnej zagrywki jest to, co stało się e, parę dni temu, a mianowicie zostały zhakowane niektóre strony rosyjskich mediów, e, rządowych, oczywiście propagandowych mediów i tam pojawiła się informacja na temat e, e, ofiar, jakie poniosła Rosja w wyniku Konfliktu. No, Rosja nie dzieli się oficjalnie tymi danymi, tam gdzieś się pojawia, że 500 żołnierzy tylko, więc to są wielokrotnie zaniżone szacunki, <grym> i ten komunikat zniknął po chwili. Pojawiły się jakieś screenshoty, tego nie było, I, i po części nawet niektórzy mieli takie teorie o. więc oni wrzucili tą wiadomość rzekomo jako oficjalną rosyjską, potem ją ściągnęli i rozegrali to tak, że mają jeden win, bo wrzucili wiadomość więc przekazali informację. I drugi win, że to jest pomyłka mediów rosyjskich, które cenzurują coś, co wrzucił. Jest jeszcze PR-owy taki negatywny w stronę Rosji. Więc jakby dwie pieczenie na jednym ogniu. Nie tylko sakowanie strony i powiedzenie my Ukraińcy mówimy, że tyle tam Rosjan zginęło, tylko wrzucenie tego w taki sposób, że to my Rosjanie mówimy, że tyle osób zginęło, a potem celowo zdjęcie tego przez atakujących, po to, żeby... Oczywiście po zrobieniu kilku screenshotów, po to, żeby zasiać dodatkową, wielopoziomową panikę. I teraz pytanie... Kto komu ufa? Mi się przypomina ten Mem ze Spidermanem, który patrzy na spider Swoją drogą y, możemy połączyć te dwa tematy, bo zaczęliśmy od anonimowych i ich ataków y, pracy kolektywnej, tak? Ludu. Druga rzecz, y, dezinfo i faki, a teraz połączmy to w jednej inicjatywie serwisu dziennikarstwa śledczego Bellingcat. Macie tam taki artykuł Follow the Russia Ukraine Monitor Map, i tam znajdziecie link do mapy, na której pojawiają się zapisy różnych incydentów, które na terenie, no w zasadzie już nie tylko z tego co widzę, Ukrainy, mają miejsce w związku z, z wojną. I Podlegają one fakt checkingowi. Po pierwsze, jest to, no właśnie, dość dobrze sprawdzone, rzetelne źródło informacji o tym, gdzie szukać relacji z tego miejsca. A z drugiej strony, każdy może się włączyć jako ochotnik w celu sprawdzania tych informacji. Z tym, że oczywiście to nie jest tak zabawne, chyba jak, do, jak podłączanie się do ataków DOS, no ale gdyby ktoś chciał, podrzucimy link, jak sądzę. Taka jeszcze jedna uwaga ode mnie, bo tutaj mówimy o czymś takim jak fact-checking i to nie jest takie proste coś, czego da się nauczyć inną osobę w ciągu kilku minut. Do mnie na przykład czasami trafiają jakieś właśnie screenshoty, jakieś zdjęcia od znajomych i mówią, zobacz co się stało, podaj to dalej, bo ludzie muszą wiedzieć, media o tym nie mówią, prawda? No to ja oczywiście staram się to tak na chłopski rozmów weryfikować, czyli sprawdzam skąd zdjęcie pochodzi, widzę na oko, czy to jest na przykład jakiś fotomontaż taki ewidentnie widoczny, ale czasami podaję właśnie tym, tym ludziom informację, słuchaj, to nie jest prawda. I oni pytają, a jak ja mógłbym to zweryfikować? No i moja odpowiedź jest, no, no, no nie mógłbyś. No, nie jesteś w stanie. To znaczy, chodzi o to, że ten poziom manipulacji doszedł moim zdaniem na taki poziom, że osoba nietechniczna nie ma w zasadzie no, ani, ani jednej możliwości łatwej weryfikacji tego, co do niej trafia. Znaczy, Widzisz zdjęcie nie zgodzę i... się z tobą. Co dalej? Ale, znaczy, hmm? Bo powiedziałaś osoba nietechniczna, ja bym to mm -hmm. ujął tak. Osoba nie mająca dużego doświadczenia w obrocie informacją, tak, bo, bo osoby nietechniczne, czyli może powiem tak, osoby nieposiadające dyplomu magistra inżyniera informatyki, bez problemu sobie poradzą z fact-checkingiem. Jeśli są to osoby, które potrafią posługiwać się pewnymi źródłami informacji, wieloma źródłami, mają też odpowiednią wiedzę o tym, w jaki sposób informacja jest podawana dalej, jak jest kolportowana. Czyli z, tą, z tym drobnym zastrzeżeniem, nie chodzi tylko o osoby, nie trzeba mieć wiedzy technicznej stricte, natomiast. Natomiast trzeba umieć sprawnie posługiwać się wieloma źródłami informacji z odpowiednio krytycznym podejściem do tych wszystkich źródeł. I z wiedzą Ale tutaj o tym... jeszcze jedna rzecz, trzeba mieć jakieś powód ku temu, aby chcieć to zrobić. Widzisz prostą informację, gdzieś tam wysadzono budynek w powietrze i to gdzieś tam, to nie jest w twoim mieście, tylko na przykład na Ukrainie, no to podajesz to dalej, prawda? Jest informacja, że ileś tam osób zginęło, no to podajesz dalej, to jest prosta informacja i ty nie masz tak naprawdę jakiegoś powodu ku temu, aby to weryfikować. To jest informacja, która nazwijmy, to jest taka woda na młyn, mi się to podoba, bo na zasadzie Rosjanom zrobiono krzywdę na przykład, nie? No to lajkuję, podaję mhm. dalej. Nie mam motywacji ku temu, aby to weryfikować i też jeżeli chodzi o weryfikację faktów. To z tymi faktami można użyć, no wyszukiwarka Google, szukamy gdzie to jest linkowane, czy ktoś podaje tę informację jeszcze więcej, z bardziej wiarygodnych źródeł. Ale jeżeli chodzi o grafikę, na przykład, albo filmy, to to już jest taka wyższa szkoła jazdy, że naprawdę ciężko jest to zrobić. Przykład z mojego życia, dostałem jakieś zdjęcie, które, no, widać na okowe, coś z nim jest nie tak. No i w takim razie, no co, no, bierzemy coś takiego, jak na przykład TinEye do szukania do grafiki tego typu, no i ona nie znajduje nic. Okazuje się. No bo ktoś to zmodyfikował na tyle, że faktycznie Tinite nie znajduje niczego. Trzeba więc wyciąć jakiś fragment, wrzucić sobie do tam bg to wycinania backgroundu na przykład i w ten sposób dopiero masz grafikę, którą faktycznie t -Night znajduje. No i teraz pytanie brzmi, czy ktoś by na to wpadł, kto nie, nie jest zaznajomiony z tymi narzędziami, albo czy ktoś byłby aż tak znudzony jak ja, aby poświęcić na to czas? No odpowiedź brzmi nie. Jeśli ktoś jest znudzony i ma trochę czasu, to może też zobaczyć webinar z kolei darmowy, który robiliśmy z Marcinem, odnośnie OSINTu. Tam między innymi te techniki weryfikowania obrazu były mocno poruszone. A ja tak czekam na te deepfake'i, które mają się pojawić i które zawsze się pojawiają w dyskusji. To było jak wejdą deepfake'i, to już w ogóle będziemy w czarnej D, bo wtedy to wszystko będzie można super wiarygodnie robić, że nie do odróżnienia. No, na razie to nie jest możliwe. Dwa, już teraz niektórzy, którzy dali się podejść na przykład na scam, backscan, czyli business email compromise, połączony z telefonem od rzekomo prezesa, który każe przelać gotówkę i kojarzycie. Były dwa czy trzy takie artykuły, i raz na jakiś czas one się pojawiają, i zawsze wtedy ofiara mówi, to był prezes, a media mówią, oni użyli deepfake'a, żeby podrobić głos prezesa, aby przekonać pracownika do przelania pieniędzy. Jest jakieś nagranie, żeby porównać głos prezesa z tym rzekomym? No nie, niestety nagrania nie ma, bo przecież kto nagrywa rozmowy z prezesem, ale gwarantuje ten pracownik poszkodowany, który naraził firmę na miliony, że to był deepfake, że on nie jest winny, bo to był tak dobry deepfake, że on się dał podejść. No, wątpię szczerze mówiąc. Są drogą ciekawe, jak często pracownik ma realnie okazję poznać głos prezesa. No jeśli twoim, wiesz, prezesem jest Elon Musk na przykład. No tak, <laughs> albo, no, tak, no. Al, Albo jakiś inny. No ale to nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że po prostu często technologia jest postrzegana jako taka magia i ktoś, kto wie, że dał ciała, to może rozumieć swoją odpowiedzialność poprzez zrzucenie trochę winy na technologię, której reszta społeczeństwa nie rozumie. I też mamy tutaj ty, 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 ten brak weryfikacji. Mówiąc o technologii jako magii, przypomniałeś mi trzy rzeczy, które kiedyś pojawiły się, pojawiły się w sprzedaży, i to traktuję to jako szczególny rodzaj fajka, dlatego o tym wspomnę. Słyszałem kiedyś o inicjatywie robienia szklanych płyt CD, które miały gwarantować lepszą jakość dźwięku, czyli zera jedynki miały być, jak rozumiem, lepsze. Słyszałem o audiofilskich kartach SD. MP3 z takiej karty to będzie lepsza i to, co naj, najbardziej mi się podobało, to widziałem, nie, nie że znajomy, widziałem w sprzedaży na stronie pewnej firmy kierunkowy kabel tak zoptymalizowany do internetu, że zakładasz go w odpowiednim kierunku i wtedy masz lepszy przesył danych. Może są prawoskrętne te e, elektrony? I, i, I tam widziałem fajny komentarz na stronie sklepu, że, że gościu pisał, że źle go podłączył i cały internet mu się pobrał na komputer, nie? bo on chciał się łączyć z internetem, a źle założył i pobrał cały internet na komputer, rozumiecie? Tak więc to też jest, to też jest ciekawy problem, bo e, tak, ekspertów od geopolityki, sprzętu wojskowego i sztuki wojny będzie teraz dość sporo. Myślę i od strategii przecinania lin, lin, przeci, linii przeciwnika i tak dalej. Wojna partyzancka versus wojna frontalna. Yy, to, jest, to jest fascynujące, jak ludzie się szybko uczą tych, tych pojęć i zaczynają ich używać. tak Dlatego ja, ja sam przyznam, że ostatnio staram się w ogóle, nie wiem czy, czy, czy tą poradę uznacie za dobrą, ale ja staram się w ogóle w czasie tego, co się dzieje, nie podawać dalej żadnych informacji, niewiele lajkować i mam taki właśnie. Nałożyłem sobie do siostrą antycenzurę, bo mam wrażenie, że to jest najlepsza metoda. Mnie się, mnie się jednak wydaje, że osoby, które mają tą wiedzę albo mają wiedzę i czas, tak jak Kuba wspomniał, e, powinny wykazać się odrobiną odpowiedzialności i jednak próbować edukować, kształcić, prostować i pisać, bazując też na zaufaniu, którym w danej społeczności, które w danej społeczności e, mają. Po to właśnie, żeby przedstawiać realny obraz świata. Tylko jedna rzecz. To, co powiedziałeś wcześniej, demaskowanie fejka, który jest lubiany przez społeczeństwo, w sensie jest pozytywny w odbiorze, no to czyni z ciebie wroga narodu. Więc to nie jest takie proste. I powiesz na zasadzie, no ludzie się cieszą, że tam Rosjan dojechano, a ty mówisz nieprawda. No i w tym momencie, no wiadomo kim jesteś, prawda? Z drugiej no, strony tak, trzeba uważać. Tak, ale to wiesz co, to, to tutaj myślę, że dobrym pomysłem byłoby i materiałów nie brakuje, um, nałożenie pewnego symetryzmu, więc równocześnie dopierdzielasz jednym i drugim. Czy jak gasisz jednego fajka to równocześnie równoważysz to drugim. Wtedy nikt, rozsądnie myślący, nie, nie, nie zarzuci ci, że, że jesteś dwóch po jednej stron. stronie konfliktu. To z dwóch tak, stron no, zdecydowanie. Też, Też przypomnieliście tak mi, bo tutaj zacznę się trochę tłumaczyć i postawić, spróbuję wam przedstawić mm -hmm. wam słuchającym, jak może wyglądać sytuacja właśnie kogoś, kto wypowiada się w mediach na temat na tematy różne związane z kryzysowymi sytuacjami, bo my mamy ten problem w niebezpieczeństwie, znaczy może nie problem, jesteśmy zapraszani do mediów w celu skomentowania różnych rzeczy i teraz tak, różni eksperci że tak powiem medialni. Yy, Czasami dostają pytanie spoza swojej działki, ale mogą ulec takiej chęci wypowiedzenia się, no bo skoro już jesteś na wizji i Cię pytają, to nie wypada powiedzieć... Ja nie mam o tym pojęcia. Ja miałem taką sytuację, co ciekawe, kiedy był kryzys na granicy z Białorusią, to znaczy zadzwonili do mnie państwo z jednej telewizji, dużej takiej, ogólnopolskiej, powiedzieli, że chcieliby ze mną pogadać o dezinformacji w związku z tą sytuacją. Ja się zgodziłem na to i wchodzimy na wizję, ja już siedzę przygotowany i pada pytanie, no to jak pan skomentuje sytuację na Białorusi, czy jesteśmy w stanie powstrzymać ten najazd tych uchodźców? I, I co tam się dzieje, proszę powiedzieć. I ja w tym momencie powiedziałem, przepraszam, ale ja nie o tym miałem rozmawiać, jak coś, to, to, to ja dziękuję. Nie? Yy, głupio to przez moment zabrzmiało i było takie 30 sekund takiego um, no wypada gościu, żebyś coś powiedział, tak? Yy, namawiam wszystkich, którzy występują w mediach, do tego, żebyście w momencie, kiedy dostajecie na wizji pytanie, na które nie potraficie odpowiedzieć, spróbujcie zrobić to jest fascynujący eksperyment, spróbujcie powiedzieć: Ej, na no, tym co ja się nie znam, nie wypowiem się. Nie jest to zbyt popularne i, i do tej telewizji już mnie nie zapraszają, ale przynajmniej na razie, ale warto, żeby nie mieć, żeby, żeby później, 10 minut później, kiedy już zejdziecie z wizji, nie pomyśleć: Kurczę, mogłem tego nie mówić, a to już poszło, jakbyście, jakbyście nie, nie żałowali. Wracając do, do tematu inwazji Rosji na Ukrainę, jest jeszcze jedna rzecz, o której w sumie warto byłoby powiedzieć. Bo co by nie mówić, to jednak Rosja i Ukraina to są kraje mające na siebie, no jako kraje sąsiedzkie, dość, dość duży wpływ. Czyli myślę, że z powodzeniem można powiedzieć o tym, i są na to dowody, że wielu Ukraińców mieszka w Rosji, ma biznesy w Rosji i wielu Rosjan, Mieszka na Ukrainie, ma biznesy na Ukrainie i ciekawy przypadek jednego z incydentów, bo nie powiem, że ataku, chociaż media przedstawiają to jako atak, to był incydent związany ze stacjami ładowania przy autostradzie do Sankt Petersburga, gdzie osoby, które miały elektryczne samochody, chcąc się na parkingu podładować, podjeżdżały pod stację ładowania, a tam był ładny komunikat. Putin i na chuj. I Generalnie ta stacja ładowania nie za bardzo działała, a potem jak się okazało, nie było to włamanie na stację ładowania, tylko te stację ładowania obsługiwała ukraińska firma. Znowu nie mamy pewności, więc spekulujemy tutaj, robimy if-if-if na wszystkie możliwe warunki, ale warto pomyśleć o tym, że jest pewnie sporo osób z Ukrainy, które mają wpływ na biznesy, komputery, sieci, systemy i inne rzeczy w Rosji. I mogą sobie teraz to sabotować dzięki temu, że są zatrudnione w firmach, które albo dostarczały ten sprzęt, albo obsługują ten sprzęt, albo serwisują ten sprzęt. Więc też zwracam na to uwagę, że na przykład ten atak telewizyjny, o którym mówiliśmy, być może też wcale nie był takim atakiem, że tak powiem, od zewnątrz komputerowym, tylko było to przełączenie wirtualnej wajchy przez jednego z pracowników, nawet niekoniecznie z Ukrainy, tylko takiego Rosjanina, który doszedł do wniosku: no nie, no to co robi nasz kraj, mój kraj, tak to jest złe, więc ja zaprotestuję w taki sposób. Znaczy, pierwsze, co mi przyszło do głowy, to, że jakiś insider job, zresztą przy, na przykład przy atakach ransomware niedawno był fajny raport, którego, nie pamiętam teraz, tego wypuścił, więc nie będę może się powoływał. W... Potem, wprost, po, potem ale... powiedzą, pan Maj źle przywołał raport, w związku z czym nie można mu ufać wreszcie jego wypowiedzi, ponieważ pomylił się i <laughs> podał nieprawdę. <laughs> więc jak raz to zrobił, to musi to robić cały czas. To może powiem tak, różne źródła mówią, <śmiech> że... <śmiech> jak powszechnie wiadomo, jak powszechnie wiadomo, na przykład w atakach bardzo często uczestniczą insiderzy. To potwierdzają ze. Zespoły bezpieczeństwa podobno, tak powszechnie wiadomo, czy też, czy też sami pracownicy przyznają w ankietach, w różnych źródłach tak mówią, że dostają propozycje współpracy i z pewnością bardziej spektakularne ataki, no pewnie. No wielu Ukraińców mówi po rosyjsku przede wszystkim. Te kraje były w Związku Radzieckim, więc ich powiązanie wzajemne to jest rzecz niewątpliwa. I teraz skupmy się jeszcze na jednym ciekawym aspekcie, którego nie poruszyliśmy. A mianowicie sankcjonowanie Rosjan. I tutaj nie chodzi mi o to geopolityczne czy takie no w realu, ale ja widziałem doniesienia o firmie NameChip, której właściciel powiedział, że wiecie co, wszyscy, którzy jesteście z Rosji, to macie czas do chyba 8 marca, żeby swoje domeny zabrać ode mnie. NameChip to jest rejestrator domen. Więc on powiedział, wypadł przenieście się, transferujcie, nie będę was obsługiwał. Ciekawe w ogóle, czy regulamin usługi mu na to pozwala z takiego, a nie innego powodu, ale być może. E, natomiast e, wątek na hmm, się był ciekawy, ponieważ hmm, odezwała się osoba, która wprost powiedziała stary, ja cię rozumiem, tylko że ja jestem Rosjaninem, korzystam z swoich usług i akurat stronę, którą mam w domenie rosyjskiej u ciebie, to jest strona, która mówi o nadużyciach władzy. Ja cię totalnie rozumiem, ale teraz, w związku z tym, co się dzieje, ja mam dużo pracy, a jeszcze mam na głowie przez ten Twój wymysł to, że muszę znaleźć nowego providera i wykonać to przepięcie. No i tam ten mod powiedział, że aha, no to w takim przypadku to zrobimy ifa, że proszę napisać maila, to wydłużymy ten okres karencji albo w ogóle zrobimy wyjątek. I mówię o tym dlatego, żeby pokazać pewną niezerojedynkowość, że nie można mówić, są biali i czarni. Tylko nawet po tej stronie czarnych jest kilku białych, tak? Są pewne odcienie szarości na całym tym spektrum. Więc to nie jest tak, że jest jakiś wirtualny płot i jedni biją się z drugimi przez ten płot, tylko no właśnie, mamy osoby, które, nie wiem, są agentami wpływu, tak, czy mają dostęp do pewnych informacji po drugiej stronie. Warto szerzej patrzeć na ten konflikt, co, co, co nawiązuje do tego, o czym Marcin wspomniał, czyli tych takich niby pracowników, którzy przekupieni wprowadzają ransomware do sieci firmowych, a my się wszyscy głowimy, jakim cudem taką sieć tutaj Udało im się dojechać tak, że nikt nie zauważył, a nie wiemy o tym, że być może ktoś właśnie ze środka tej sieci pomógł. No i ciężko jest się przed takim insiderem zabezpieczyć. To jest taka jedna uwaga ode mnie, jeśli chodzi o akcje, które podejmują firmy. Bo zauważyłem, że teraz jest taka moda, taki wirtualny canceling na zasadzie, że musisz wprowadzić, no bo jak nie wprowadzasz, to w takim razie popierasz Rosjan, prawda? I coś wypada wprowadzić. No i teraz to coś, co wprowadzasz, no to mam taką listę przed sobą, właśnie, jakie firmy co wprowadziły. No i powiem szczerze, niektóre z tych pozycji są dla mnie absurdalne. Na przykład firma Spotify. Nie możesz opłacić konta premium. No nie? No, dobra, ale w kogo to uderzy? W jaki sposób to, za, nie wiem, zaszkodzi reżimowi? No zaszkodzi to poszczególnym, konkretnym użytkownikom. Chociaż oddziaływanie psychologiczne jakieś Można, jest, oczywiście. Wiesz. Kurde, jakbym był Spotify'em, to totalnie bym wszystkim Rosjanom, którzy słuchają muzyki, pomiędzy utworami wprowadzał taki komunikat na zasadzie czy wiesz, że Putin albo Czym i tak dalej. Nie, no. Ale zwróć uwagę, nie odciąłbyś dostępu do danego serwisu, bo tam są też normalni ludzie. Myślę, że tutaj jest taka jedna Rzecz, często zapominamy, że po drugiej stronie też są ludzie, którzy też Rosjanie, którzy nienawidzą na przykład Putina. Oni są pewnie wściekli na to, co się dzieje w kraju, a my często, ja obserwuję na przykład na Twitterze głównie, bo teraz ostatnio tam siedzę, taka, jest traktowanie Rosjan jako taka jedna wielka masa która jest przyklejona do Putina i trzeba im zrobić na złość. I teraz wymyślają ludzie, a może im odetniemy to, a może to, a może im wyłączymy tamtą rzecz. I no, jak ja próbuję tłumaczyć czasami, że to będzie miało no, gigantyczne szkody społeczne, a zero benefitów, to najczęściej używany zwrot na Twitterze to jest przykro mi. Tylko w obecnych czasach przykro mi zmieniło znaczenie. To znaczy mam to w bardzo głębokim poważaniu. Czyli o, przykro mi, tak. No. Dlatego tu mi się tak bardzo podobała ta akcja, e, która była rozpropagowana przez anonimowych, a e, chyba wymyślona nawet przez, przez Polaka, a potem doczytałem się, jak już jesteśmy przy fact-checkingu, że podobne rzeczy były robione przy wcześniejszych konfliktach w innych częściach świata, czyli nakłanianie ludzi do wirtualnego zwiedzania hoteli, restauracji i różnych innych przybytków, włącznie z bankomatami na mapach Google czy na mapach Yandex i wystawiania im opinii, e, opinii, podkreślmy, na pięć gwiazdek, żeby nie krzywdzić, czyli to, co mówisz, tak, z szacunkiem do wszystkich, bo oni nie są winni e, i e, informowania w tych opiniach o tym, że no, wasza propagandowa telewizja i machina medialna nie do końca daje wiarygodny przepa przekaz, popatrzcie, jak to wygląda. I to jest też ciekawe zjawisko, bo e, no, z jednej strony łatwo oczywiście do wykrycia. Niektórzy tam mówili, że są już lokalnymi przewodnikami po Moskwie i po innych e, krajach rosyjskich, dlatego że tyle nastukali tych opinii. Żartowali sobie, że ja dzisiaj zwiedzam te rejony, już dodałem 30 opinii. Dobra, spoko, to jest zabawne, natomiast no obu, wszyscy tutaj wiemy, że wykrycie tego typu działania od strony dostawcy usługi, czyli czy Yandexa, czy Google, będzie bardzo proste i bardzo łatwo będzie te komentarze odfiltrować, niezależnie od tego, czy one są na piątkę. One już są odfiltrowane. No, czy właśnie, już są odfiltrowane. A druga rzecz jest taka, że często te komentarze też odnosiły skutek odwrotny od zamierzonego, ponieważ one były pisane przez jakiegoś translatora, więc były takie niegramatyczne i dla części osób, które na Twitterze raportowały, natywnych Rosjan, to oni mówili słuchajcie, jak już macie pisać, to tutaj wam wklejam, jak to napisać poprawnie po rosyjsku i wiarygodnie, bo moi znajomi, którzy to obserwują, widzą, oni mówią, że to jest po prostu propagandowy atak tego niegodziwego zachodu na ich infrastrukturę medialną, przekazujący fałszywe rzeczy. No rzeczywiście tak można byłoby to odebrać, tak? Jak się wczujemy w te osoby, które tam mieszkają, po części mają wyprane mózgi i, i patrzą sobie nagle na taki zalew komentarzy, które są prezentują jednostronną Narrację, także wyważenie tego, czy podanie tej treści w taki sposób, właśnie tu masz fakty. Sprawdź tu, zweryfikuj to. Ty, ty wyciągnij wniosek na bazie informacji, które Ci przekazuję. Wydaje mi się, że jest lepsze, o ile po drugiej stronie jest materiał, który chce to robić, niż po prostu podanie jednostronnej opinii, bo ona szybko może być odrzucona jako no ale kto to mówi, tak? ktoś z Zachodu, więc wypad, bo to jest ich narracja. To jest jeszcze taka jedna rzecz, bo mm, mówi się tak na przykład: odetnijmy Rosjan na przykład od tam Google Playa, odetnijmy to od App Storea, odetnijmy i kolejne tam newsowe serwisy, i od Twittera, i od Facebooka, a potem pokażmy im prawdę. Ale w jaki sposób tą prawdę chcesz przekazać tym ludziom, jeżeli oni kontaktują się ze światem właśnie przez tego rodzaju serwisy, prawda? Więc no oni dalej będą żyli w propagandzie, bo będą wtedy skazani tylko na swoją wewnętrzną właśnie telewizję, swoje wewnętrzne media, to, co nie zostało jeszcze odcięte i będą widzieli świat w taki sposób, w jaki no, władza wewnętrzna chce im tego go pokazać. Więc moim zdaniem na przykład danie im dostępu do czegoś takiego jak Signal, Telegram, m, różnego rodzaju komunikatory szyfrowane zwłaszcza, m, no to w takim razie to jest takie, taka dziura w ich cenzurze, która potrafi m, zaciągnąć z zewnątrz jakieś informacji. Wczoraj yy... Pewnej telewizji. Tu nie, nie chcę wskazywać na, na dziennikarza, który moim zdaniem powiedział głupotę, dlatego, że była to rozmowa z pewnym wojskowym, który yy, mówił o tym, że na przykład on sam się dużo dowiedział o tym konflikcie z Signala, z Telegrama, bo znajomi mu piszą. I wtedy dziennikarz powiedział: "No, ale przecież w Rosji nie mają Telegrama, czy Signala". No, powiem tak, od swoich znajomych. Stamtąd wiem, że mają. Jak najbardziej i obecnie, na przykład dla młodych ludzi w Rosji, telegram jest dość istotnym narzędziem do przekazywania sobie tych informacji. A młodzi ludzie mają to do siebie, że są tacy z natury z natura antysystemowi, mam wrażenie, i bardzo chętnie szukają informacji gdzieś. A o telegramie jakiś czas temu FBI wydała. Raport, że w zasadzie jest to rodzaj nowego darknetu i coś w tym muszę powiedzieć jest. Kontrowersyjne. To znaczy, dobra. Kontrowersyjne, dobra. Wiem wiem, dlaczego kontrowersyjna teza. To znaczy, tak. Jakbym cię nie, jakbym cię nie znał, już bym cię yy, wyzywał w komentarzach. Yy, oczywiście, Telegram pod kątem technicznym no dobra nie, nie nazwiemy go darknetem ale jest to miejsce gdzie informacjami wymieniają się bardzo ciekawe grupy ludzi i w tym znaczeniu przypomina on pod pewnymi względami może przypominać darknet crime w net, zakresie. Crime net. Crime wszystkie net może, te przecież no. e, wszystkie te grupy które tam no może nie wszystkie bo znowu nie wiem, czy no właśnie. tak, ale, ale Szwagier, który pracuje w Monie, mówił że, <laughs> e, i widział to. E, sporo grup, które e, robią wyjepki na eliksie, komunikuje się e, na właśnie telegramie i wykorzystuje boty na telegramie do tego, żeby generować te fish sajty i pozyskiwać informacje. Ja sam mam dostęp do dwóch czy trzech grup, gdzie non stop pojawiają się informacje o wykradzionych kartach płatniczych. Właśnie. W wyniku części z tych skamów. Generalnie to bym zalinkował, żeby pokazać, że, że tak jest, no ale nie zrobię tego z oczywistego powodu. I jeszcze jedną rzecz, to takie hobby, nie dla wszystkich, yy, i te, tego też nie zalinkuję, ale są bardzo i polecam to zrobić dla tych, którzy się mocniej tematem interesują. Są grupy na Telegramie prorosyjskie, jeśli chodzi o ten konflikt yy, inwazję Rosji na Ukrainę, yy, i też grupy na yy, Facebooku. Ja na tych grupach jestem. Nie dlatego, że to popieram, ale dlatego, że czytam sobie, jak wygląda ta narracja z drugiej strony. E, nie wiem, czy widzieliście te memy. Na przykład e, jest taki memik z e, misiem, no wiadomo, to jest niedźwiedziem, tak, symbol Rosji. E, bardzo ładnym takim, jak prawie te duże oczy kota ze szreka, takim wzbudzającym od razu sympatię, jak się na to patrzy, który tuli swoje małe miski, małe niedźwiadki przed e, NATO. Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi, pokazanymi jako tacy myśliwi, którzy przeszkadzają temu Misiowi w swoim życiu. Te, te memy tam są naprawdę takie, no powiedziałbym, że gdybym był Rosjaninem i ta, z takimi treściami bym obcował, no to bym z nimi sympatyzował. Tak? Chociaż ja patrzę na to przez pewien pryzmat zupełnie inny. A, a i tak pewne uczucia czy pewne emocje we mnie to wywołuje, ale na szczęście pa pamiętam, gdzie jestem, tak? i nie lajkuję tego. E, więc tutaj zwracam na to uwagę, że nie chcę powiedzieć fajnie, bo to znowu źle zabrzmi, ale dobrze jest patrzeć na to, jak te osoby, o których my mówimy, tak, że aryseni nie mają dostępu do tego, to myślą na pewno, albo trzeba im ograniczyć to i tamto, jak oni reagują. Z jakimi treściami się spotykają. Ja wiem, że to jest pewnie wycinek, tak? no, ale to jednak daje pewien obraz tych osób, których my przecież, czy większość z nas, bezpośrednio nie zna, nie rozmawiała, ma jakieś wyobrażenia, wyobrażenia, które bazują na tych memach, które my widzimy. Tak? No bo jakie jak jest statystyczne wyobrażenie Rosjanina w Polsce, tak? Dawaj, wódka, nie? Jakieś tam z tych memów, gdzie tam ktoś po prostu narąbany alkoholem robi jakieś rzeczy dość odważne, no tak. Taki jest chyba stereotypowy obraz e, Rosjanina. Poprawcie mnie, e, jeśli się mylę. Czapka, uszatka, tak? Bez czapki, uszatki nie jesteś prawdziwym Rosjaninem, myślę. No, ale jest jeszcze jeden ciekawy aspekt, zahaczający trochę o nasze tematy i, i przywołanego już wcześniej Ilona Maska, mianowicie Stalinki? komunikacja. Tak, okaza okazało się, że przynajmniej część komunikacji jest realizowana przez e, Rosjan na nieszyfrowanym medium za pomocą krótkofalówek Baofenga. I tu nie będę wnikał w temat Baofenga, jak kogoś ten temat interesuje, to <noise> mieliśmy ostatnio e, taki webinar z Wojtkiem Bielakiem, który mówił o tym, jak się komunikować bez licencji i o Baofengu było tam sporo, także zanim pohejtujecie, zapoznajcie się z tamtym materiałem. Natomiast no, to, to jest też ciekawe, bo okazuje się, że podobno część wywiadu, który, czy informacji, które posiadały wywiady krajów, sojuszników Ukrainy i samej Ukrainy pochodziło właśnie ze ściągnięcia tej komunikacji, która po prostu była nieszyfrowana, bo w internecie można znaleźć i jeszcze teraz, w trakcie tych walk, rozmowy, które toczą się pomiędzy brygadą czołgu rosyjskiego, który podjeżdża pod umocnienia ukraińskie i ze sobą tam rozmawiają Rosjanie i Ukraińcy im wchodzą na częstotliwość i mówią, że tam ich wszystkich wystrzelają albo żeby wracali do domu. No i generalnie tam obrzucają się różnymi niecenzuralnymi słowami, no ale ta komunikacja jest po prostu nieszyfrowana, a Elon Musk pojawia się w tym kontekście, że dostarcza, czy dostarczył Starlinka na teren Ukrainy po to, żeby mm, no zapewnić komunikację w momencie, kiedy infrastruktura padnie, aczkolwiek to mnie zdziwiło. Ta infrastruktura dalej, pomimo kolejnego już dnia konfliktu, funkcjonuje, nie jest sparaliżowana, były częściowe utraty tam czy, czy prądu, czy internetu. Ale dalej sieć telefonii komórkowej działa, dalej jest dostęp do internetu. E, powiem szczerze, że jestem tym zaskoczony. Znaczy, cieszę się, że tak jest, natomiast jestem zaskoczony, bo wydawało mi się, że jeśli dojdzie do e, takiej inwazji, to ta łączność będzie szybciej sparaliżowana. Tutaj jeszcze dopowiem jedną rzecz odnośnie Ilona i odnośnie właśnie Starlinka. Nie chodzi tu o samo przesłanie urządzeń Starlinka na teren Ukrainy, tylko Starlink ma zasięg na zasadzie kraju, w którym można go aktywować. Jak się domyślacie, no Ukraina nie była w tym zasięgu, nie była na białej liście, więc tutaj było też poszerzenie licencji. Nie wiadomo, jak to prawnie do końca wygląda, w sensie, czy to tak dało się od ręki załatwić. No w każdym razie zostało to załatwione od ręki i można tego Starlinka aktywować na terenie Ukrainy. No tak to przynajmniej wygląda. Przed chwilą widziałem u Kuby jakiś rozbłysk światła. <laughs> Ale nie grzybek, tak? Tak, to znaczy poprosiłbym cię, żebyś spojrzał tylko, że nie powinno się patrzeć na grzyba, już się, już się z tym zapoznałem. Co może być takim delikatnym sygnałem, że powinniśmy na razie kończyć? A to za zakończmy może pozytywnie, bo jest ten pozytywny aspekt konfliktu. Hmm. Tam też słabo zabrzmiało. E... <grymne> Bardzo. Ale generalnie z dzisiejszego podcastu dałoby się wyciąć kilka pojedynczych zdań, które złożone razem tworzyłyby zestaw interesujących poglądów. Jest pewna rzecz interesująca i korzystna dla branży bezpieczeństwa, jeśli chodzi o skutki inwazji Rosjan na Ukrainę. Mianowicie, grupy przestępców, którzy od wielu lat atakowali różne Firmy w różnych krajach, a które były powiązane z Rosją, ale nawet te, które nie były powiązane z Rosją, opowiedzieli się po jednej albo drugiej stronie konfliktu. I grupa przestępców, konti, nie opowiedziała się po żadnej ze stron konfliktu, albo wręcz opowiedziała się po stronie rosyjskiej. W każdym razie efekt jest taki, że ktoś się mocno zdenerwował i wyciekł informacje na temat tej grupy. Łącznie z informacjami o backendzie. O czatach prowadzonych przez te osoby. Także sytuacja jest taka, że ten konflikt przełożył się też na pewne starcia pomiędzy różnymi grupami ransomware'owymi, co spowodowało zaoranie co najmniej dwóch grup. Więc tutaj warto też to podkreślić, że ten konflikt nie toczy się tylko w obszarze granic z Ukrainy. On jest powiązany z pewnymi problemami, które. Na szczęście, mają grupy ransomware i życzę im jak najbardziej, żeby wszystkie nawzajem się wyeliminowały. Czy to z powodu konfliktu na Ukrainie, czy to z powodu jakiegokolwiek innego. I tym optymistycznym akcentem myślę, że możemy zakończyć. To wszystko na dziś. Do usłyszenia. Miejmy nadzieję, wkrótce. I na koniec jeszcze raz. Nasz charytatywny live jest w tę niedzielę o godzinie 20. Rejestracja na nbzp.3 ukośnik Kryzys. Link w opisie. Do zobaczenia.